Witajcie! Wczoraj zakończyła się tegoroczna konferencja partnerów Microsoft Inspire, która jak zwykle odbyła się w Las Vegas i na której oczywiście byliśmy obecni. Dlatego też w tym odcinku To był tydzień z Microsoft przedstawimy Wam najciekawsze wiadomości z tego wyjątkowego eventu. Relacja prosto z Vegas specjalnie dla Was. Zanim zaczniemy, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz oczywiście subskrypcji. A teraz szybki teleport do Vegas. W tym roku Microsoft w szczególności skupił się na inwestycjach i programach, które mają pomóc partnerom we wprowadzaniu ich produktów na rynek, połączeniu się z klientami i uproszczeniu sposobu prowadzenia biznesu z Microsoft i z innymi partnerami. To, co Microsoft przedstawił na konferencji, zasadniczo można sprowadzić do dwóch pojęć – chmura oraz sztuczna inteligencja. Gigant starał się przekonać, że migracja do chmury jest jedną z najlepszych decyzji, jaką może podjąć każda firma, niezależnie od jej rozmiaru. Azure daje naprawdę dużo możliwości, a na Inspire Microsoft przedstawił kolejną z nich. Azure Lighthouse, czyli dosłownie tłumacząc latarnia morska, to nowy sposób na zautomatyzowane zarządzanie współpracą z wieloma partnerami biznesowymi. Dzięki niej możemy operować zasobami klientów na platformie Azure i zarządzać nimi w dużej skali. Co ważne, z większą wydajnością i większym stopniem automatyzacji. Microsoft zdaje sobie sprawę, że przejście do chmury wydaje się procesem skomplikowanym i kosztownym. W związku z tym przygotował program Azure Migration, który pomaga płynnie i bezboleśnie zmigrować dane naszej firmy do chmury Azure. Microsoft doskonale zna potęgę sztucznej inteligencji. Dlatego też ogłosił nową inicjatywę o nazwie Azure AI Accelerate, która pomoże partnerom w szybszym wprowadzeniu rozwiązań AI na rynek, skupiając się m.in. na uczeniu maszynowym, które bardzo pomaga w cyfrowej transformacji każdej firmy. No ale ponieważ była to konferencja partnerów, dużo uwagi poświęcono programowi partnerskiemu. Microsoft chwali się wynikami sprzedaży platformy Azure w ramach programu, co w ciągu ostatnich 2 lat przyniosło aż 9,5 miliarda dolarów zysku dla partnerów. Nie da się oczywiście nie wspomnieć o małej aferce związanej z tym programem i kontrowersyjnym pomysłem Microsoftu na wprowadzenie opłat za licencję dla partnerów. Na szczęście gigant szybko, choć niespodziewanie, wycofał się z tego pomysłu. No ale konferencja Inspire to nie wszystko, a w mijającym tygodniu działo się też kilka ciekawych rzeczy, o których warto wspomnieć. W ostatniej kompilacji Windows 10 20H1 pojawiło się kilka ciekawych rzeczy, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku. To jednak nie wszystko, bo ciekawscy testerzy zaczęli grzebać i znaleźli pierwsze oznaki tego, że zgodnie z przewidywaniami oryginalny Edge wkrótce zniknie. Zastąpi go oczywiście nowa wersja Edge Chromium, która jest obecnie testowana. Z kolei wczoraj do testów trafił kolejny build z tej gałęzi, oznaczony numerem 18.941 i zawierając same poprawki. Ponadto Microsoft zaczął informować użytkowników, że za niedługo skończy się wsparcie dla April 2018 Update. Szkoda tylko, że May Update nie trafił jeszcze do każdego, ale Microsoft powoli znosi blokady aktualizacji na problematycznych maszynach. Warto też wspomnieć o tym, że ruszyły testy beta Minecraft Earth, który ma szansę zrewolucjonizować rynek gier VR i powtórzyć, a może nawet przebić sukces Pokémon Go. W grze tej możemy budować własne konstrukcje ze znanych i lubianych klocków, a potem umieszczać je w realnym świecie w skali 1:1. Zamknięte testy ruszyły na razie tylko w Londynie i w Seattle i są dostępne tylko dla użytkowników iOS. Na premierę będziemy musieli jeszcze poczekać. Na zakończenie małe przypomnienie, że zbliża się kolejna edycja konferencji Gamescom. Odbędzie się ona pod koniec sierpnia w niemieckiej Kolonii i Microsoft oczywiście będzie tam obecny. Wiemy też, co chce nam pokazać. Będziemy mogli wypróbować wiele gier ze studia Microsoft, takich jak Gears 5, ale również sprawdzić, jak działa usługa streamingu gier, czyli projekt xCloud. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę, życzę udanego weekendu i do zobaczenia następnym razem. Cześć!